Siemanko. Dzisiaj, w moim przypadku troszkę mniej brudzenia się, będzie więcej teorii. Porozmawiamy sobie o sprzęgłach. Brought to you by Brock Moto Show. Temat tak naprawdę bardzo złożony, dużo osób nie do końca wie, jak coś nie tak z ich sprzęgłem się dzieje tak naprawdę, jak to nazwać, czy sprzęgło ciągnie, czy się ślizga, czy dzieje się jeszcze co innego. Tak więc zaczniemy sobie od tego, jak to wszystko wygląda w praktyce, jak takie sprzęgło pracuje, a potem przejdziemy do jakichś symptomów, do tego, co tam może być uszkodzone, czym to się objawia i jak to możemy ewentualnie naprawić. Więc co, tutaj mamy taki silniczek złożony, jest rzucony tylko prawy dekiel, sprzęgło jak widać, bardzo łatwo się do niego dostać, tak naprawdę chyba element silnika, do którego mamy najlepszy dostęp. Tutaj pod tym deklem, czasami jeżeli chcemy przeprowadzić jakąś naprawę na szybko, nie wiem, w przypadku zawodów enduro, gdzie jest chwilka tylko na serwis motocykla, możemy rzucić nawet motocykl na lewy bok, żeby olej się przelał, zrzucamy dekiel, mamy całe sprzęgiełko na wierzchu. No i co tutaj jest ciekawego? Po zewnątrz. Kosz zewnętrzny, to tak wygląda mniej więcej, jak jest nowe, czy o tak ewentualnie, tutaj z trybem już uzbrojony. Dalej mamy koszyk wewnętrzny, docisk, no i między tymi elementami na zmianę przykładki z tarczami sprzęgłowymi. Jak to wszystko działa? Tak naprawdę mamy dwie opcje, jeśli chodzi o samo sterowanie sprzęgłem. Możemy mieć tak jak w przypadku na przykład tego KXF-a i tak naprawdę w tym momencie już w większości crossówek, o ile nie wszystkich, wszystkich chyba tak jest. Tutaj mamy wysprzęglik, dźwigienkę, która naciska obracając się na popychacz. On nam przechodzi przez cały tutaj wałek sprzęgłowy i wyciska ten element, czyli docisk. W starszego typu sprzęgłach działało to troszkę inaczej. Mieliśmy tutaj wysunięty taki bolec, na deklu była dźwigienka i ona jakby odciągała docisk. Nie pchała go z tej strony, tylko odciągała. Jak to działa? Możemy sobie tutaj spojrzeć, jak zapracujemy dźwignią, docisk nam wstaje. No i co się wtedy dzieje? Tarcze zaczynają latać luźno, w ten sposób, i sprzęgło nie jest spięte. Tak więc nie będzie przenosiło nam mocy na tylne koło. Wracamy do tego, wszystko jest sztywne, wszystko nam tutaj hula. No i tak, w jaki sposób to działa? Kosz zewnętrzny, jak widać, ma tutaj tą zębatkę, która jest połączona bezpośrednio z wałem. Ona, ta duża zębatka współpracuje z zębatką na wale korbowym. No i co dalej? Także ten kosz nam się obraca cały czas na sztywno, jest sprzężony z wałem. Idziemy dalej. Do tego kosza mamy na wałku zamontowany z wieloklinem koszyk wewnętrzny. Na nim siedzą przekładki, jak widać. One wchodzą sobie w te wycięcia. Nie wiem, czy akurat, a chyba się zgadza, to też jest od kawy. Także nachodzą w ten sposób. Są zapięte tak. I co się dzieje właśnie w momencie, jak taki koszyk wysprzęglimy? W koszu zewnętrznym mamy tarcze, które siedzą nam tutaj między tymi listkami, tak jak widać na załączonym obrazku. No i co w przypadku, jak sprzęgło jest spięte, czyli nie naciskamy dźwigni. Tak naprawdę tarcza i przekładka, powiedzmy, stanowi jedność, jedno względem drugiego nie obraca się, tak więc możemy założyć, że kosz wewnętrzny i kosz zewnętrzny kręcą się razem. Dzięki temu moc mamy przenoszoną z wału na kosz wewnętrzny. No i przez to, że przekładki z tarczami są spięte, dalej na kosz wewnętrzny, a co za tym idzie, skrzynię biegów dalej. Jeżeli wciśniemy dźwignię sprzęgła, no to sprawa wygląda już troszkę inaczej, a mianowicie tarcze sprzęgłowe uślizgują się na przekładkach. Uślizg się kojarzy teoretycznie z czymś złym, jeśli chodzi o sprzęgło, ale w przypadku, jeżeli właśnie, to jest mocno wciśnięte sprzęgło, mamy tutaj duży luz. Tak naprawdę tarcie jest wtedy na tyle nieduże, że no po prostu nie uszkadza to w żaden sposób sprzęgła. Po prostu kosz zewnętrzny
kręci się razem z wałem, natomiast kosz wewnętrzny, jeżeli motocykl stoi w miejscu, jeżeli się toczy, no to tak samo kręci się ze swoją prędkością, jakby mamy to wszystko rozpięte. Jakiś czas temu nagrywaliśmy odcinek odnośnie smarowania linek, tego jak potem ustawić naciąg. Tutaj będzie fajnie widać właśnie, co się dzieje w momencie, jeżeli ten naciąg źle ustawimy. Tutaj mamy dźwigienkę, która jak widać w tym momencie lata nam sobie luźno. Lata luźno, czyli nie pręży w żaden sposób na docisk. Jeżeli ją troszkę napniemy, to tak jak widać, docisk zaczyna wstawać. Sprzęgło może być jeszcze spięte, może być tak, że tutaj sami sobie tego wszystkiego nie obrócimy. Ale w momencie, jeżeli silnik już generuje większą moc, no to zaczyna nam się pojawiać uślizg tutaj sprzęgła, który na początku może być niewyczuwalny, ale to jest bardzo dla sprzęgła szkodliwe, no bo mamy tutaj mocną siłę, którą wywiera docisk. Po prostu sprzęgło w takim wypadku prędzej czy później na pewno spalimy. No w przypadku zawodnika, który jedzie szybko, to przy takim podparciu sprzęgła na pewno nie przejeździ on jednego treningu. W przypadku tego, jak ktoś jeździ spokojnie, nie wykręca motocykla, może to pojeździć troszkę dłużej. Tak więc kluczowa sprawa, luz na lince. Jeżeli tego luzu będzie za dużo, no to co? Zakres ruchu dźwigni będzie za mały, to sprzęgło nie będzie nam, docisk nam się nie będzie dobrze wyciskał. No i w związku z tym sprzęgło może ciągnąć. No właśnie, co się dzieje, jak sprzęgło ciągnie? To jest sytuacja, gdzie cały czas jakby przekładki zabierają tarczę, więc motocykl, mimo że mamy wciśniętą dźwignię, on cały czas chce nam jechać do przodu. I właśnie tym się charakteryzuje ciągnięcie sprzęgła. I ciągnięcie sprzęgła wyczuwamy tak naprawdę tylko i wyłącznie, jak motocykl stoi w miejscu, albo powiedzmy już w jakichś skrajnych przypadkach, jak jedzie z małą prędkością, bo może być tak, że mam sprzęgło wciśnięte do końca, a motocykl się nam toczy. Ślizganie się sprzęgła czujemy bardziej, nie wiem, powiedzmy podpinamy sobie trzeci, czwarty bieg, odwijamy gaz, chcemy sobie szarpnąć motocykl, żeby go postawić na koło, silnik się nakręca, a motocykl nie wstaje, motocykl nie przyspiesza, no i takie są objawy właśnie ślizgania się sprzęgła. No i zacznijmy od właśnie sytuacji, w której sprzęgło się ślizga. Czym to może być spowodowane? Generalnie tak, bardzo istotny temat, sprężyny sprzęgłowe. To one sprawiają, że docisk pręży na tarcze i przekładki i jeśli chodzi o ich pomiar, tutaj po prostu wystarczy sobie otworzyć serwisówkę, prosta sprawa, w momencie jak one nie są w żaden sposób ściśnięte, mierzymy ich wysokość. Często jest tak, że mamy sprężyny akcesoryjne, no w tym przypadku już ja wiem, że producenci potrafią, że tak powiem, sobie te sprężyny troszkę na freestylu, ich parametry dobierać, więc może się to zupełnie różnić z tym, co jest w serwisówce, no już niestety ciężko o jakieś konkretne parametry sprężyn. Czasami też jest tak, że producenci już powiedzmy takich podzespołów wyższej jakości, wiedząc, że w danym modelu motocykla jest troszkę problem ze sprzęgłem, te sprężyny fabryczne są za miękkie, po prostu modyfikują je, dobierają coś twardszego, przez to sprzęgło może działać troszkę ciężej, ale mamy mniejsze prawdopodobieństwo spalenia go. Szczególnie przez ridera, który dużo, że tak powiem, operuje z klamy, dużo tym sprzęgłem sobie pomaga w zakrętach. To jest tak naprawdę ten moment, gdzie sprzęgło możemy spalić, bo jedziemy na pół sprzęgle, jedziemy na uślizgu i w momencie jak robimy to nieumiejętnie, no to bardzo szybko można sprzęgło skończyć. Druga sprawa, która jest chyba najbardziej znacząca, w zasadzie od tego powinienem zacząć, tarcze sprzęgłowe. Mierzymy sobie grubość tarcz, powiedzmy, że mamy przedział od 2,95 do 3,05 mm, wtedy jest ok, limit jest troszkę niżej. No i wyobraźcie sobie, że takich tarcz mamy 8, prawda? No teoretycznie 1,1 mm mogłoby się wydawać niedużo. Mnożymy to razy 8, mamy już prawie milimetr, no i wiadomo, że to potrafi zrobić bardzo dużą różnicę. Sprzęgło nam się uślizguje, bo po prostu co, no ten dystans nie jest odpowiedni, docisk wpada nam za mocno. W skrajnych przypadkach może być tak, nawet są takie konstrukcje, że docisk zapiera się już o wałek tutaj
który jest w środku skrzyni biegów. No i przez to tak naprawdę nie może wpaść głębiej. Tarcze są na tyle cienkie, że sprzęgło będzie się ślizgało cały czas. Często się spotykam z tym, że dobra, ślizga się sprzęgło, a zmienimy sobie przekładki, tarcze, sprężyny. Wiadomo, są to rzeczy ogólnodostępne, względnie powiedzmy tanie, chociaż wiadomo, że tutaj z tym różnie bywa. To bardzo istotny temat. Co z tego, że zmieniamy tarcze, jak kosz wewnętrzny, w tym miejscu nam pracują w większości motocykli tarcze. W przypadku KTM-a, jeszcze niektórych modeli, jeszcze kilku innych konstrukcji, czasami zaczynamy od przekładki tu i tutaj, ale załóżmy, że tutaj jednak z reguły jest tarcza. I co z tego, że założymy nowe tarcze, jak powiedzmy, tutaj mamy wyrżnięte pół milimetra, tu mamy wyrżnięte pół milimetra, no i efekt jest tak naprawdę taki sam, bo sumarycznie to nam głębiej wpada. To jest tak naprawdę przykład właśnie takich już, mimo że dobrego producenta komponentów, przez nieumiejętne użytkowanie niestety mamy uszkodzony kosz wewnętrzny i docisk. Próg jest dosyć duży, wyczuwalny przy nowych elementach. Ta powierzchnia jest zupełnie równa. I tak naprawdę właśnie przy jakichś takich tematach typu strzały z klamy, nie przy normalnej eksploatacji, czy nie wiem, przy jeździe na podpartym sprzęgle, z reguły zużywają się te dwa elementy, a tarcze nawet mogą pozostać nieruszone. Także zawsze sprawdzamy stan kosza wewnętrznego i docisku. No i w przypadku docisku tak naprawdę no, główne zużycie, które może wystąpić, to jest wytarcie tej powierzchni. Kosz wewnętrzny ma jeszcze drugą istotną sprawę, a mianowicie tu, gdzie pracują przekładki, on potrafi się wybić. I co się wtedy dzieje? To tutaj już możemy, myślę sobie, przejść do tematu.